Drodzy siostry i bracia, słyszeliśmy przed chwilą opis przedziwnej sceny, w której Jezus jest odrzucony przez swoich rodaków. Słyszeliśmy i powątpiewali o Nim. A kiedy się powątpiewa, związuje się Bogu ręce i nie może On uczynić żadnego cudu. I tak też było z Jezusem. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, bo nie dowierzali. Powątpiewali o Nim. A w greckim oryginale tego tekstu jest tu użyte słowo skandalizo, czyli gorszyli się. To był dla nich skandal, że człowiek, którego znają, jest prorokiem? Jest Mesjaszem? To niemożliwe. Przecież go znamy, wiemy, że jest synem cieśli, że to syn Maryi, że to brat, kuzyn Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. I tak po tej powierzchownej ocenie, wiedząc o Jezusie odrobinę, bo to nasz sąsiad, już w swoich głowach ocenili i gorszyli się, jak on może stawać w autorytecie proroka. Jak łatwo nam jest się gorszyć i oceniać po pozorach, po powierzchownej ocenie, bo przecież ja go znam, ja widziałem, jak on zgrzeszył. Przecież ja go znam, to nikt szczególny, a znamy go tylko powierzchownie, niewiele wiedząc, co kryje się w sercu i jaka jest prawdziwa postawa tego serca. Dzisiejsze drugie czytanie, bardzo niezwykle pokorne. Święty Paweł, który mówi, że będzie się chlubił ze swoich słabości. Nie gorszcie się moimi słabościami, bo ja się nimi będę chlubił. Będę się z nich szczycił. Ze słabości? Jak to możliwe? Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił kiedyś: człowieku, poznaj dobrze cnoty twoich wad i wady twoich cnót. Poznaj dobrze to, że twoje wady mają dobre strony. Taki paradoks, że chociaż doświadczamy słabości, grzechu, kruchości, to to może nam pomóc w drodze do doskonałości. A nasze cnoty, jeżeli są źle przeżywane, mogą doprowadzić do naszej zguby. Bo męstwo i odwaga, pewność siebie są cnotami. Ale jeśli będą niewłaściwie używane, to doprowadzą do naszej śmierci, do naszej zguby, do odłączenia się od Boga, bo wpędzą nas w pychę. A Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc nasze cnoty mogą mieć tę stronę ryzyka. Ryzyka, że popadniemy w grzech, pychę, w odpadnięcie od Boga. A nasze wady czasem mają taką zaletę, że rzucają nas na kolana. I tak mówi święty Paweł: aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Do dziś, już 2000 lat, egzegeci się zastanawiają, co to za oścień, co to za wysłannik szatana, czy to grzech, czy to choroba, czy to słabość, może nauk. Nie wiemy, to tajemnica. Ale kiedy czytamy ten fragment, to nie jest dla nas najważniejsze, co przeżywał święty Paweł, jakim to ościeniem był torturowany, ale każdy z nas ma swój oścień. Do każdego z nas przychodzi szatan i nam coś wytyka, pokazuje. Widzisz, jak słaby jesteś. Widzisz, jak powtarzają ci się twoje grzechy. I paradoksalnie właśnie to może nas prowadzić do świętości, bo to nas upokarza. A jak chcemy być piękni, to się upiększamy.
jak chcemy być pokorni, to się upokarzamy. Więc Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I święty Paweł to zrozumiał i mówi: najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Bo ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Bo jeżeli sam z siebie nie mam w sobie mocy, sam z siebie nie mam siły, sam z siebie nie dam rady, to pozostawiam miejsce na moc Bożą, na działanie łaski. Trzykrotnie prosiłem Pana, abym odszedł ode mnie, bo jestem słaby, bo jestem grzeszny. A On mi powiedział: wystarczy Ci mojej łaski, moc w słabości się doskonali. Przecudowne, ogromna nadzieja, dobra nowina dla nas, którzy jesteśmy tu w Kościele, a doświadczamy ciągle słabości. I w tych słabościach możemy powiedzieć: niech w te miejsce, gdzie jest pusto, gdzie nie mam nic, niech wejdzie moc Chrystusa, abym zwyciężał. I to upokorzenie to jest umożliwienie Bogu działania. To nie jest skandalizo, to nie jest gorszenie się i powątpiewanie o Bogu. To jest pozostawienie miejsca na działanie Boga w moim życiu. A kiedy tego będę doświadczał bardzo wyraźnie i będę o tym pamiętał, nie popadnę w pychę i nie będę łatwo oceniał bliźniego. Bo najlepszym lekarstwem na pychę, chociaż gorzkim, jest częsty rachunek sumienia. Stawanie w prawdzie o sobie. Co tu się wynosić, skoro mam na sumieniu grzechy? Co tu się gorszyć innym człowiekiem i jego grzechem, skoro ja sam jestem słaby i grzeszny? I jeżeli tak, to patrzę na drugiego człowieka z miłosierdziem, z wyrozumiałością. Święta Tereska z Lisieux mówiła: nie dziwcie się i nie gorszcie wcale wadami drugiego. Nie dziwcie się wcale, że ktoś grzeszy. Nie powinniśmy się dziwić. Powinniśmy współczuć tego grzechu i modlić się za każdego, aby miał tę odwagę ze swoją słabością iść do Zbawiciela. Tak jak ja mam pustkę w sercu i idę do Zbawiciela, tak i ten mój brat, który widać, że błądzi, widać, że grzeszy, to zamiast go w swoim sercu oceniać, jak dzisiaj sąsiedzi ocenili Jezusa i powątpiewali o Nim, to my powinniśmy też stanąć w takiej pokorze i powiedzieć: Boże, daj mu łaskę. Niech moc w jego słabości się doskonali. Niech nie zabraknie mu Twojej łaski. Bóg hojnie łaskę daje, ale mogą ją przyjąć tylko serca pokorne. Prośmy więc dzisiaj Jezusa, aby nasze serca były czyste, puste i gotowe na przyjmowanie Jego łaski. Moc w słabości się doskonali. Wystarczy Ci mojej łaski, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.